dotarła nam waga, która mierzy wszystko. Stanęłam sobie już na wagę, Krzyś coś tam popstrykał i teraz mam się czegoś dowiedzieć. Więc tak, moje ty słoneczko najpiękniejsze. No jeszcze pewnie będę miała 90% tłuszczu. Twoje BMI jest zwiększone, bo wynosi 26, no nie? No to wiem, że mam za dużo, bo mam jakby... Twoje BMI przekracza limit 25, podobnie jak współczynnik tkanki tłuszczowej, musimy więc ćwiczyć. Tak się napisało? Musisz więc ćwiczyć, no. Twoja tkanka tłuszczowa to 37,8%. Jest to zwiększony, normalny. O, ile? To jest między 28 a 35, więc... A ja mam ile? 37. Nie masz tak dużo tkanki tłuszczowej. Trzeba stracić i 2 kilo tkanki tłuszczowej, żebyś była ok. 2 kilo tłuszczu musisz stracić, no. A ja... Czekaj. 2 kilo tłuszczu muszę stracić, a ty? Widzisz tam? Co kurwa? U mnie pisze, że mam stracić 9,4 kg tłuszczu. Ja nie mam tyle tłuszczu. Wracamy do Martusi. Woda. Niewystarczająco jesteś nadwodniona. To się zgadza, bo ja dzisiaj wypiłam pół szklanki wody. No, nie róbcie tak. Masz 44,4, a powinno być co najmniej 45. Ale nie ma nie masz, nie masz źle. Jak ta waga zmierzyła to po moich stopach, powiedz mi? Nic się nie trzyma, zaraz wam pokażę tą wagę, no. Czytaj dalej, pogrążaj, pogłębiaj moją depresję. Ja mam wodę też niewystarczającą, bo masz 14%, a powinnaś mieć co najmniej 16, a w ogóle 20 to już byłoby super. Co to jest białko? Niedobór białka może prowadzić do niskiej odporności. Jaja, mleko, fasola mają wysoką zawartość białka i niską zawartość tłuszczu, które są dla twojego zdrowia. Ja mam... Strasznie dużo informacji daje ta waga. Nie mam białka. W ogóle. Nie mam takiej informacji. Masz dobrze. Może. A, białko mam dobrze, w normie. Dlatego nie mam. A, tu jest zresztą później coś w... A, dobre. No przynajmniej to widziała, jak to wygląda. Białko masz niewystarczające. Aha. I podstawowa przemiana materii to masz 1300 kilokalorii. No i co? Standardowy podstawowy metabolizm wynosi 1397. Osoby z niską... nudzę cię? Podstawową są bardziej narażone na przyrost wagi i czują się zmęczone. Przez chwilę ziewałaś. Staraj się spacerować po posiłkach i biegać raz w tygodniu. A ty po posiłkach pół godzinki dla słoniki. Jakie spacer. A ja mam przemianę materii 1900. Standardowa podstawowa metabolizm wynosi 2000. Osób z niską, też mam za niski. Ale co to znaczy? Mam jeść więcej? Czy? Nie, absolutnie. Ale tu mam 2000, mam 1900. Standardowy? Widzisz, jakby mam za nie osiągnięto celu. Mam za nic, za mało zjadłem. Ale już pierdziłeś dzisiaj... 2300 kalorii. Nie, ja dzisiaj zjadłem tylko... Ale skąd ta waga wie, coś ty dzisiaj zjadł? Nie wiem. Ja zjadłem dzisiaj... Zrobiła ci skan żołądka? Skąd ona ma wiedzieć? Mięśnie. 41 no. kilo twoje. Tłuszcz trzewny, nie wiem, w normie. Masa kostna 2 kilo. 2,6 kg. No to co? Ja ile ja mam mój mózg w cholerę waży? 2 kilo kości ważą? Czy jakby tak sypać na kości, to tylko 2 kilo? No w normie jest. Nawet pies byś nie najadł. Dobra. Ale dostałby zbyt wysokiego cholesterolu. A ja mam, już ci mówię... Masa kostna 3,50. Ja mam kilo więcej. Mało. Kości ważą. Myślałam, że to jest... Ale mięśnie mam 65 kilo. To co mi się dopieprzają, że mam 9 kilo tłuszczu? No jak dodamy tego 9 kilo tłuszczu, to ci co, wyjdzie ci to dalej, nie? Nie wiem. Słabo. Waga idealna, ty 72 kilo? Byś ważył 72 kilo, to byś był... To by te 3 kilo kości było widać. Otyłość pierwszego stopnia. Co za waga, ty. Coś ty to kupił? Jak otyłość? Przecież nie mam żadnej otyłości pierwszego stopnia. To jest moja waga, Tuku. Moja? Ty nie masz tego. Nadwagę mam.
Nadwaga, pisze Marta, nadwaga figura. Jeszcze tam coś jeszcze tak, jest? Tak, jeszcze jest właśnie najgorsze. Co jest jeszcze gorsze niż moja otyłość i po prostu nadwaga i ocela sylwetki słaba? Najgorsze jest to. Wiek co? Ciała. Ile? Mój? Tak. 48 lat? Rzucisz tą wagą przez okno? Kurwa. Wiek twojego ciała jest starszy niż rzeczywisty, stazując nieznaczne starzenie się ciała. Późne chodzenie spać, brak ruchu mogą być tego powodem. Późno chodzimy spać. Prowadź regularny tryb życia, pracy i odpoczynku oraz ogranicz spożycie tłustych posiłków i rozpocznij ćwiczenia fizyczne, aby utrzymywać swoje ciało w stabilnym cyklu metabolicznym. 48 ci pokazuje. A mi pokazuje, że mam lat... No, zaskocz mnie. 40... 47. Mam rok niż ty. Kurwa, moje ciało ma 48 lat. No. Ale trzeba zrobić pomiar rano, bo to jest, wiesz... Ja już jestem zmęczona. Twoja waga idealna, niby, no. To jest 56 kilo. No. Nie wiem, czy taką chcesz, ale to jest niby... No, ich... przygarnę. Brakuje ćwiczeń. Nie mogłoby mi tam dać, że brakuje mi ćwiczeń, a nie od razu mi nad wagą pojechać? Kochanie, ile kosztowała ta waga? 89 zł. Bardzo będzie ci szkoda tych pieniędzy. Dupce teraz. Kurwa, wydłuczmy, ja mam krępą. Ty jesteś kurwa krępa. Ty jesteś krępy. Nie, no mówię, waga jest krępa. Nie ty przecież. No popatrz, ty masz nadwagę, a ja jestem krępy. Wolałabym być krępa. Mała krępa niewywrotna. Nie ma żadnego stosunku mięśni. Mamy tylko tłuszcz, nadwagę i stare ciało. Aktualnie. Jezus Maria, co za sprzęt. Po co? W ogóle na jakiej podstawie bym chciała wiedzieć, ona to mierzy? Co? Jakiś prąd puściła mi po ciele? Ja nic nie czułam. Mówić na tyle więcej, bo jeszcze na początku komórka. No tak, faktycznie. To na pewno przysporzy ci dodatkowych 2 lat dla starości ciała. 48? Starszy się zrobiłem. No widzisz, mieści się na panelach, na płytkach. A bo już mam komórkę, jestem cięższy. No dobra, to zapiszmy te wyniki. Ona tam zapisuje? Ona jest fajna, bo teraz wyskoczyło, że to byłem ja. A nie wiem, jak teraz ty wejdziesz. No, no, zobaczymy, czy wykryje ciebie. Zobaczymy, czy od razu wykryje ciebie, czy będzie chciała to dodać do mnie. Dwa, normalnie zeszłam z kanapy i mam 10. Nie ruszaj się. Do ciebie od razu przypisał. I przytyłam. Na kanapie na chwilę poleżałam. Ja kurwa tylko na chwilę nie ćwiczę, to tyję, nie? Mamy dokładnie ten sam wiek. Na chuja, żeś to kupił? Proszę. No, nie będę tego... Mało mam depresji poporodową, kurwa, otyłam teraz jeszcze i co jeszcze? Co jeszcze do tego wszystkiego? Mi wyszło, że jestem 18 lat starsza niż jestem. No nie, no kurwa, no nie. Nie mogę inaczej, nie da się tutaj nie knąć. Co zrobić, żeby schudnąć? Kupiłem wagę. A żona jest bardzo niezadowolona z tego powodu. Bo naszą wagę, która była taka bardzo incognito i właściwie o niczym nas nie informowała poza tylko i wyłącznie wagą. I dobrze, ona nie pytała, ona rozumiała, no. Znaczy też nie rozumiała, bo i tak zaraz dużo pokazywała. Powinnam żyć w kosmosie. Ten wiek jest niepotrzebny w ogóle. W ogóle niepotrzebny był ta statystyka tego wieku, no nie? Po co? Już wystarczyło ci, ile masz tłuszczu, ile masz kości, ile masz białka. Ale wiek... Zdołowało cię? Mnie to ochronnie zdołowało. Tobie dodało tak generalnie 9 lat? No. A mi 18! 18! Ja dopiero co miałam 18! Normalnie powiedziałbym coś, ale Marcin się może obrazić. No dawaj, już bardziej się nie obrażę. Kupiłeś mi wagę. Dobrze, że nie na urodziny. Wtedy bym się obraziła, no. Twoja nadwaga jest pełnoletnia. To... No, dobry tekst, no. No.
No dobrze się z wami nikt nie podzielił, a teraz się obraziłam.